ale czy ty na pewno weźmiesz to mieszkanie, bo już też pisze do mnie Daniel Siwiec. Ja mówię, olej gościa, tak, nie odpisuj mu, ja na pewno to mieszkanie wezmę. Podjąłem taką decyzję, że spróbuję zrobić pierwszego flipa i zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak, jak się w tym odnajdę. Żeby poczuć krew, tak? Tak, żeby poczuć krew. No właśnie, tą krew poczułem. Biznes Rider. Za kierownicą Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. Moim dzisiejszym gościem jest Adam Wrzesiński. Cześć, Piątka. Cześć. Cześć. Adam jest od roku w branży nieruchomości i jego dojście do tego momentu, w którym jest, czyli do parunastu flipów w ciągu roku, jest bardzo nieoczywiste, więc chciałem, żeby pokazał swoją historię, bo być może dla innych ona będzie w pewien sposób mobilizująca, motywująca, bo Adam pierwotnie, twoim zawodem jest? Tak, z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Tak. Dziękuję ci w ogóle za zaproszenie. Okej, okay, to powiedz Adam, bo jesteś fizjoterapeutą, dotknąłeś trochę biznesu, wszedłeś w biznes, taki duży biznes i sparzyłeś się trochę, tak? Ale i z powrotem wróciłeś do fizjoterapii, jako do zawodu, który wykonujesz własnymi rękoma, no ale później coś cię przekonało do tego, żeby jednak wejść w biznes jeszcze raz i wejść w nieruchomości. Więc powiedz mi może, jak to się stało, że byłeś fizjoterapeutą, ale też słyszałem, że miałeś swoje kliniki albo gabinety. Tak, miałem swoje gabinety w Warszawie, ale to dawne dzieje. Zawsze przyświecała mi taka idea dojścia do dążenia z pasją do niezależności finansowej. I kiedyś znalazłem, to był mniej więcej rok 2010, rozwiązanie, jak stać się osobą niezależną finansowo i budować swój kapitał taki rentierski. I co to było? To był biznes związany z OZE. Zaczęliśmy bardzo prężnie działać. OZE, czyli odnawialne źródła energii. Okay. I udało się ten biznes zbudować. Natomiast w momencie, kiedy doszliśmy, kiedy już naprawdę byliśmy bardzo blisko osiągnięcia naszego celu, zmieniła się władza, zmieniły się rządy i cały biznes padł. Czyli legislacja tak naprawdę ucięła cały biznes, ale pytanie, czy ten biznes był oparty na legislacji, czy był po prostu, czy legislacja, czyli prawo, które się zmieniło, zabiło ten biznes? Tak, wprost mówiąc, prawo, które się zmieniło, zabiło ten biznes. Ale wy robiliście ten biznes w oparciu o korzystne przepisy prawa, które się nagle zmieniły, czy po prostu ten biznes działał swoją drogą i... Robiliśmy to w oparciu o korzystne przepisy prawa, natomiast był to taki ogólnoświatowy trend. Wszędzie na świecie. I nie można było przewidzieć, że się odwróci. Dokładnie. Akurat w Polsce. No i akurat Polska stała się nagle wyjątkiem, taką właśnie wyspą, na której zupełnie inaczej się to potoczyło niż na całym świecie. Tak. I tu mówimy o wiatrakach, tak? O farmach wiatrowych, tak? Tak, mówimy o elektrowniach wiatrowych. Tak. I mieliśmy bardzo dużą ilość spółek, biznes praktycznie się skończył. Z dnia na dzień, tak? Tak, z dnia na dzień zostaliśmy na lodzie. Mi akurat pojawili się na świecie dwaj synowie, bliźniacy. I pamiętam, że mieli chyba miesiąc albo dwa. A całe wynagrodzenie, które dostałem za miesiąc pracy, jakby to, co mogłem sobie wypłacić z biznesu, to było dosłownie 400 zł. Tak więc sytuacja taka mocno podbramkowa. I coś trzeba było zrobić, tak, żeby utrzymać dzieci, żeby utrzymać rodzinę. Za 400 zł wiadomo, że się nie da. Tak? Nikt tego nie zrobi. I postanowiłem wtedy, że wrócę, czyli jakby zostawię biznes, porzucę swoje marzenia o byciu rentierem, o budowaniu kapitału i wrócę do swojego starego właśnie wyuczonego zawodu, który wcześniej wykonywałem. Byłem fizjoterapeutą. Zainwestowałem bardzo dużo pieniędzy w szkolenia, zacząłem się mocno rozwijać i miałem takie założenie, że nigdy, ale to przenigdy, nie wrócę już do biznesu. Że sparzyłeś się po prostu, tak? Sparzyłem się, to nie dla mnie, jakby wręcz nawet takie, dzisiaj rano, jak jeszcze myślałem o naszej rozmowie, to wręcz to było takie przekonanie, że na biznesie się bardzo ciężko zarabia, że to jest tylko i wyłącznie kwestia szczęścia, żeby ktoś zarobił. Bo wszyscy inni stracą, tak? Tak, bo to, no ja miałem pecha, tak? Straciłem poprzez to, że się zmieniła regulacja i byłem przekonany, że jest to niezawinione, nie z mojej winy i po prostu bez szczęścia w biznesie się nie da. No ktoś ma szczęście, to może zarobi, ale większość osób, które mają pecha, po prostu w tym biznesie nie
nie zarabiają, więc lepiej się zająć taką zwykłą pracą, sprzedawać swój czas za pieniądze. Całkiem dobrze zarabiałem i nie narzekałem na zarobki. Natomiast w biznes przestałem wierzyć. Mhm. Ile pracowałeś jako fizjoterapeuta od tego, nazwijmy to, krachu takiego biznesowego? Czyli ile lat to robiłeś? Okej, 4 lata, mniej więcej, no 3,5 roku. Czyli przyjmowałeś klientów i ile godzin dziennie pracowałeś? 10-12 godzin dziennie, od rana do wieczora. I teraz rodzina miała, mieliśmy pieniądze na życie, zarabiałem całkiem nieźle, natomiast no, kosztem tego, że nie spędzałem z nimi czasu. Potrafiłem pracować w soboty do wieczora, całe dnie od, nie wiem, 9 do 21, czasami do 22, czasami nawet jak dzwonili pacjenci, to ich 23 się zdarzało przyjmować ich. Często była to praca w niedzielę, więc jakby miałem pieniądze, ale w ogóle nie miałem wolnego czasu. Okej. Okay. I w pewnym momencie coś się zmieniło i pomyślałeś sobie o nieruchomościach, tak? Tak. Co się zmieniło? Trafiłem na Twój kanał, na Twoje filmy, właśnie na Business Ridera. Zacząłem to oglądać, początkowo dość sceptycznie do tego podchodząc. I pamiętam, że akurat wtedy kupiłem samochód. Jakby pracując, odkułem się na tyle, że mogłem sobie kupić własny samochód. I jak kupiłem ten samochód, to wyzerowałem w nim licznik. Licznik godzin pracy silnika. I pamiętam, że jak dojeżdżałem tutaj do Ciebie, to miałem 200 godzin i mogę powiedzieć śmiało, że te 200 godzin to też było 200 godzin, kiedy jeżdżąc samochodem, słuchałem Twojego kanału, oglądałem różne filmiki o nieruchomościach. To ja tyle aż nagrałem godzin, no. Szybko zleciało. Może trochę konkurencji filmików też oglądałem. I generalnie pomyślałem sobie, dobra, sprawdzę gościa, tak? Zobaczymy jak to wygląda na żywo. Czy on tak tylko gada? Czy... Tak, czy to są tylko takie piękne opowieści, czy gość rzeczywiście robi to, co mówi. No i przyjechałem, sprawdziłem, okazało się, że mnie to przekonuje. I kiedy byłeś na szkoleniu z flipów ostatnio, za pierwszym razem? W październiku, to była druga połowa października ubiegłego roku, czyli dzisiaj mamy praktycznie równo rok od momentu, kiedy siedziałem na szkoleniu. Okej. I co dalej? Co dalej? Podjąłem decyzję, przyjeżdżając na to szkolenie byłem przekonany, że już nigdy więcej nie wejdę w biznes, że nie otworzę na pewno żadnej spółki. Pierwsza godzina na szkoleniu, tak, temat spółek, no nie, no ale dobra, okej, ma to sens, otworzyłeś mi oczy na pewne rzeczy, o których jakby już zapomniałem, bo nie chciałem o nich pamiętać, tak? To był taki obszar z pamięci, który chciałem wymazać, bo uznałem, że nigdy w życiu już mi więcej nie będzie do niczego potrzebny. No i jakby słuchając Twojej historii, słuchając wiedzy, którą podawałeś na szkoleniu, przekonałem się, że może da się to zrobić, może rzeczywiście na tych flipach można dobrze zarobić. I podjąłem taką decyzję, że spróbuję zrobić pierwszego flipa i zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Jak się w tym odnajdę. Żeby poczuć krew, tak? Tak, żeby poczuć krew. No właśnie, i tą krew poczułem. Tak? Czyli flip się udał, rzeczywiście zysk był. Popełniłem pewne błędy i to nie było te modelowe 30 tysięcy, tylko było 27 tysięcy. Ale nie trwało pół roku, tylko trwało trochę krócej, chyba dokładnie 4 miesiące. Tak, no ale szkolenie się zwróciło wtedy, tak? Szkolenie się zwróciło. No i wtedy poczułem tą krew. A miałeś tak na przykład, że ludzie ci mówili, że to się nie da, że nie jesteś tam i jakby miałeś takie głosy od znajomych, rodziny? Tak, w ogóle jadąc na szkolenie, absolutnie nikomu z najbliższego otoczenia nie powiedziałem, gdzie jadę. Wszyscy byli przekonani, że to jest po prostu jakieś kolejne szkolenie z rehabilitacji, tak. A żona nie jakieś kursy. Nawet żona nie wiedziała, gdzie jadę. Okay. Notabene nie zapytała. Czyli nawet dla niej to było oczywiste, że to jest kolejne szkolenie z jakiejś metody rehabilitacji. Nie ma tematu, jedzie do Lublina. Wiadomo, że wraca w niedzielę, więc nawet nie dopytywała dokładnie, co to jest za szkolenie. Wiedziała, że 3 dni, wiedziała, że w Lublinie, ale nie zapytała dokładnie, czego to szkolenie dotyczy. Moja rodzina najbliższa też, nikt kompletnie nie wiedział, co to będzie za szkolenie. Żonie powiedziałem chyba 2 tygodnie później, jak już miałem umówione jak notarialne. Kupuję, wchodzę w to. Kupuję mieszkanie, co? Ale po co nam mieszkanie, tak? No, to jest mieszkanie, które wyremontujemy i sprzedamy z zyskiem. No ale
i cała tam litania, dlaczego tego nie robić, że to bez sensu. To ryzyko. Znowu pojechać na jakieś szkolenie, ktoś cię omamił, co ty się w ogóle pakujesz, tak? No ale już było za późno, już akt notarialny był umówiony, zadatek był wpłacony, więc trzeba było działać. I nie powiedziałeś się przez 2 tygodnie dlatego, że czułeś, że może cię próbować zniechęcić, tak? Jakby... Po części tak, natomiast nawet nie to, że zniechęcić, to było coś nowego, ja miałem jakby cały bagaż doświadczeń, pamiętała, tak, jak to przeżywałem w momencie, kiedy tamten biznes się nie udał, jakby widziałem, że już stanąłem na nogi, a tu znowu pcham się w kolejne problemy, no, więc może, żeby mnie ochronić, no, ale zrobiłem po swojemu. Reszta rodziny, rodzice, nie wiem, najbliżsi, dowiedzieli się dopiero w momencie, kiedy pierwszy flip był zamknięty już. Kiedy już kasa była. Tak, kasa już była na koncie. Dopiero wtedy powiedziałem im, co tak naprawdę robię i co to za jakieś tam tajemnicze tematy przez ostatnie 3 miesiące. Okej. Okay. No i to był pierwszy flip. I to było, ty mieszkasz w Warszawie, prawda? I tak. To było mieszkanie w Warszawie? Mieszkam dokładnie pod Warszawą, w Łominie. Mieszkanie było w Markach. Czyli w miarę blisko. Chodziło mi też o to, żeby to było mieszkanie, gdzie jak będę jechał do Warszawy, do pacjentów, to żeby mieć się po drodze. Okay. Tak? Rano do pracy mogę skontrolować, coś tam podrzucić, wracając jakby to samo. Business Rider. I minęło 12 miesięcy od kiedy byłeś na warsztatach, a powiedz mi, ile czasu ci potrzebowało, żeby rzucić to, co robisz, żeby uznać, że na tym można lepiej i więcej zarabiać mniejszym kosztem? Myślę, że w marcu zacząłem już rezygnować z części pracy. Po pół roku, tak? Tak, no niecałym nawet. I jakby coraz więcej czasu przeznaczać na flipy, a coraz mniej na swoją pracę zawodową. No i gdzieś koło marca, pod koniec marca, może początek kwietnia, w zasadzie już chyba wtedy zamknąłem, nawet zawiesiłem działalność i już po prostu skończyłem przyjmować pacjentów. Okej, okay. To powiedz mi, ile tak od tej pory przez ten rok, ile flipów kupiłeś? Okej, takich pełnych, zamkniętych flipów mam 9, 2 teraz czekamy na umowę, czyli w sumie jakby 11. I 3 mieszkania mam kupione, niedługo odbieram klucze. W jednym czekam jeszcze na uzupełnienie dokumentów przez właścicieli, więc w sumie 11, można powiedzieć, zrealizowanych i 3 teraz w przygotowaniu. Okej, czyli po roku. No to na pewno nieźle. A ile zrobiłeś najwięcej na mieszkaniu z tych? Najwięcej teraz będzie jeden flip sprzedany około 70 tysięcy zysku. Natomiast flip, który mam przygotowany i policzony, tam będzie około 120-140 tysięcy zysku na jednym. Okej, okay, i przy jakim kapitale? Przy jakim inwestycji? Jakiej? 560 tysięcy. Okay. Czyli koszty zakupu mieszkania to było 560 tysięcy i około, no, myślę, że 140 tysięcy uda się zarobić. Okej, okay, coś w okolicach po 20%, tak? To jest taka uczciwa, normalna marża. Tak. A skąd miałeś pieniądze na zakup tych mieszkań? Czy to był twój kapitał, czy to był kapitał powierzony od inwestorów, jak to było? Czy ty miałeś w ogóle pieniądze na pierwsze mieszkanie? Tak, na pierwsze mieszkanie miałem trochę własnego kapitału. Czyli sobie jakby przez te 4 lata to jakby odłożyłeś, tak? Tak, trochę się udało odłożyć. Po części była to działka, którą udało się sprzedać. Jakby udało się uskładać ten kapitał, na pierwsze mieszkanie było. Natomiast teraz już mam inwestorów, dokładnie 3. Dwóch z rodziny, 2 osoby z rodziny dość bliskiej, trzecia osoba to właśnie jakby poznana dzięki pracy jako rehabilitant, ojciec jednego z pacjentów, czyli z którym mamy 2 mieszkania. Okej, okay, super. A z grupy od nas absolwentów szkoleń miałeś jakieś propozycje albo coś robiłeś z kimś? Dokładnie. Teraz z jednym z absolwentów będziemy kupowali mieszkanie. Wcześniej poznałem go na Invest Meetingu, rozmawialiśmy. No i powiedział, że gdybym miał okazję, to dzwonię. Tak? No i któregoś dnia właśnie z inwestorów padł mi alert z rana. Zakurzony gdzieś tam pomiędzy jednym remontem a drugim. Szybko podjechałem na to mieszkanie, udało się je zarezerwować. No i trzeba było bardzo szybko działać. Zadzwoniłem do niego stojąc w korku i mówię, jest mieszkanie, podałem mu parametry. Rozmowa trwała 4 minuty, powiedział tak, bierzemy, wchodzimy, działamy. No i teraz czekamy właśnie aż właściciel uzupełnił dokumenty. Skaner okazji działać i to jakby taki idealny przykład na to, że
Właśnie po to są te SMS-y, żeby jak jedziesz samochodem, tak, żeby nie masz czasu w ogóle gdzieś tam jakiś portal ogłoszeniowy wchodzić, szukać, przeglądać. Przychodzi alert, trzeba szybko zareagować. Tak, no trzeba dobrze dyspozytywy ustawiać, tak, żeby one miały, miały rację bytu. I co, i to, ten, to mieszkanie kupuje z inwestorem, tak? Jakby... Tak, kupujemy, mamy już płacony zadatek, natomiast wyszły tam problemy w księdze budynkowej i musimy zaczekać, aż poprzedni właściciele to wyprostują i będziemy mogli kupić to mieszkanie. I czego się, jakby, czego się spodziewałeś, wchodząc w ten biznes wcześniej, a jakby co się okazało? Czyli miałeś jakieś takie przekonania na temat tego biznesu wcześniejsze, a jak to się do rzeczywistości ma? Jak to się ma do rzeczywistości? No myślę, że pamiętam, że po szkoleniu takim moim celem było zrobić 3 flipy w ciągu roku i zarobić na tym około 90 tysięcy. Tak? Że to już będzie, czyli zostać dalej fizjoterapeutą, gdzieś na sobie boku. Dorabiać sobie jeszcze, tak? Tak, żeby... tak, i tam coś dla urozmaicenia. Natomiast no realnie, jak poczułem tą krew... Zobaczyłeś potencjał, jaki tam jest. Zobaczyłem, jaki potencjał. Teraz byłem w czerwcu na szkoleniu z flipów hurtowych i jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia. Plany na następny rok są... Ja pamiętam, że wiesz, przyjechałeś na te flipy hurtowe i dopiero pół roku temu byłeś na normalnych flipach, nie? Tak. Nieźle ci poszło, tak? Dokładnie. I pamiętam, jak się rozmawialiśmy o mentoringu, że chciałeś mentoring wziąć, a po paru miesiącach już tak naprawdę, wiesz, idziesz, ciśniesz grubo i jedziesz w hurcie, więc jakby... No, w hurcie jeszcze tak powolutku, tak, ale... Tak, no, ale te paręnaście mieszkań, to już jest. Tak, też rozmawialiśmy wcześniej, mówię, że zatrudniłeś sobie kogoś do pomocy już teraz, tak, żeby nie robić tego sam. Tak. Wielu rzeczy. Możesz też więcej powiedzieć, bo innych też to interesuje, jakby jak po flipach hurtowych, jakby kogo masz do opieki, do pomocy, do obsługi? Pierwszą osobą w moim zespole była oczywiście żona. To, z czym jakby najmniej sobie radzę i to, co zresztą mówiłeś zawsze, żeby w pierwszej kolejności oddelegować, to dokumentację, tak? Czyli zbieranie faktur, kontaktowanie się z księgową, prowadzenie administracji. To udało mi się powierzyć żonie i żona się tym zajęła. A kolejną rzeczą, którą udało mi się oddelegować, jest osoba, którą zatrudniłem do rozwożenia materiałów po budowach. Tak, też to już był taki dzień, była godzina 19, jechałem swoim busem w korkach i wiedziałem, że zrobiłem dopiero połowę tego, co w ciągu tego dnia miałem zrobić, a zacząłem gdzieś koło 7.30 wystartowałem. I jest godzina 19, ja jestem dopiero w połowie jakby listy zadań, a 90% tej listy zadań no to jest odebrać materiały ze sklepu A, zawieźć na budowę B, odebrać ze sklepu C, zawieźć na budowę D, więc takie rzeczy, które bardzo łatwo można oddelegować, można znaleźć do osoby. Nie trzeba mieć doktoratu, żeby to robić. Tak. No i najpierw poszło ogłoszenie u nas na grupie. Dostałem tam pomoc od jednej osoby kontakt, ale jeszcze szybciej odezwał się do mnie człowiek, który mieszka dwie ulice dalej. Tak więc idealnie odbiera teraz wszystkie zamówienia z magazynu i dowozi wszystko na budowę. Okej, okay, super. Właśnie my teraz się z Adamem spotkaliśmy trochę przy okazji tego, że Adam przyjechał do Lublina na szkolenie z najmu i właśnie postanowiłem tę okazję wykorzystać i że to już jest trzecie szkolenie, ale też widzimy się na deweloperce za miesiąc. Także, ale myślisz o tym, żeby ty teraz jakby robić to, co robisz cały czas i wejść w deweloperkę, czy w jakiej perspektywie chciałbyś zacząć budowę? Swoich, nie wiem, bliźniaków pierwszych. Pierwszych bliźniaków już zbudowałem, tak? Tak, Wiktor, to tak. Aleksandra. Ale to jest w innej branży. Tak, to nie ten temat. Natomiast kolejnych bliźniaków chcę budować, myślę, że na wiosnę wystartuję z jakąś budową. Wiadomo, że wiąże się to ze znalezieniem działki, z rozeznaniem. Natomiast po prostu widzę, jak ten rynek działa, widzę, jakie są możliwości. Więc jakby szkoda czekać nie wiadomo ile lat. Tak, tym bardziej, że pieniędzy jest dużo na rynku i pozyskać inwestora to nie jest jakiś taki żaden problem, tak? Tak, można to zrobić. Teraz 3 mieszkania prawdopodobnie będą... Będę budował już pierwszy portfel taki swój na mieszkań na wynajem. Tam już mam zaplanowane 3 mieszkania. Teraz po całej tej wiedzy myślę, że pójdzie o wiele szybciej i łatwiej. No i deweloperka jest takim chyba naturalnym etapem rozwoju każdego, kto w tej branży chce działać prężnie. Myślę, że to jest w miarę naturalnie, chociaż znam osoby, które dobrze się czują we flipach i robią tylko to, tak? Ja cały czas robię flipy i cały czas kupuję mieszkania i cały czas będę to robił, dopóki dalej tak dobrze będzie można na tym zarabiać. A właśnie, a jeżeli byłby jakiś inwestor, to byłby zainteresowany, żeby jeszcze z kimś współpracować, czy raczej masz już jakby... Oczywiście,
O kim mówisz? Nie, no mówię, gdyby ktoś chciał, żebyśmy się z tobą skontaktować i czy byłbyś jeszcze w stanie obsłużyć, pomóc komuś, zainwestować pieniądze? Tak, jak najbardziej. Okay. Teraz po powrocie z tego szkolenia chcę bardzo zwiększyć skalę poszukiwania flipów. Mhm. Właśnie dokładnie usiąść, zweryfikować wszystkie filtry w inwestora, żeby jeszcze prężniej, prężniej działać. Poza tym Robert na przykład zwrócił mi uwagę na rzecz, o której trochę zapomniałem, a mianowicie zmiana funkcji, tak, czyli tak, pod tym kątem... Nie tylko remont, tylko też że zwiększanie wartości przez funkcję. Przez funkcję i tak. Jakby do tego chcę wrócić, przejrzeć sobie ogłoszenia pod tym kątem, więcej szukać. A masz jakieś plany na ten rok, że nie zrobisz tych paranastu, tylko nie wiem, 20? Albo chciałbyś to zrobić? Czy... Tak. Mam czas do stycznia, ponieważ w styczniu umówiłem się z żoną, że pojedziemy na długi urlop. Dwa, trzy tygodnie, więc nawet do miesiąca. Więc jakby muszę docisnąć. Ale myślę, że jeszcze 3-4 flipy spokojnie powinno się udać w tym czasie zrobić. No, a potem 3-4 to będzie razem 15, tak? Jakbyś coś go czy tam. No, tak bym chciał zamknąć rok. Okej, okay, super. A żona nie myśli o tym, żeby przejść swoje branże w to, żeby to robić z tobą? Myślę, jak to zrobić, żeby ona zaczęła o tym myśleć. Okej. No może go obejrzy to jej się. Bo już jakby nie jest jakby w ogóle sceptyczna, raczej już jakby patrzy na to inaczej, tak? Niż na samym początku. Tak, na początku była dość mocno przerażona perspektywą tego, że całe pieniądze chce wydać na mieszkanie i nie wiadomo, co z tego będzie. Natomiast teraz już widzi, jak to funkcjonuje. Mam w niej duże wsparcie, mocno mnie kibicuje, ale chyba powoli też zaczyna w niej dojrzewać myśl, że... Tak. Że może w końcu ich własnego flipa zrobi. Dokładnie, bo to też wydaje się takie, wiecie, że... Wydaje się, że ktoś mówi, bez pieniędzy można robić pieniądze, albo można kupować mieszkania bez pieniędzy. To się wydaje takie irracjonalne dla większości ludzi, którzy myślą w taki standardowy sposób, ale no to tak jest. Tak? I na przykład ja wiem, że gdybym ja dzisiaj potrzebował pieniędzy na jakiś zakup mieszkania, albo nawet nie tyle, że ja, no bo to jest inna sytuacja, jak mam społeczność, prawda, ale jakikolwiek inwestor ma okazję, to tak naprawdę dla mnie może być absolwent mój, który niekoniecznie musi mieć super doświadczenie, może robić pierwszego flipa, nawet z komornikiem. Ja mogę włożyć na to pieniądze, bo to jest proste i bezpieczne dla mnie, żeby taką transakcję przeprowadzić, komuś takiego flipa sfinansować. Więc tylko, że ja mam taką zasadę, że ja daję pieniądze tylko i wyłącznie swoim absolwentom, którzy znają cały mój system od A do Z i jakby tym samym językiem mówimy, to samo rozumiemy przez to, więc tak to sobie ograniczyłem. Myślę, że niedługo też chętnie skorzystam z twojego funduszu i pewnie razem jakiegoś flipa zrobimy. Tak, tylko moje pieniądze z mojego funduszu są dosyć pieniędzmi takimi drogimi, prawda? Pytanie, czy ty już jako osoba doświadczona, może masz tańszy dostęp do pieniądza? Mam tańsze, ale... Ale chciałbyś jeszcze, tak? Ale chętnie coś z tobą zrobię razem. Być może to bym proponował jakiś taki większy temat, żeby do mnie przyprowadzić, bo ja robię też większe tematy, ale już z ludźmi, które już wiem, że coś już tam dotknęły, czyli kamienicy na przykład robię z absolwentami. Mam już taki temat, muszę skończyć to, co teraz robię i mam taką kamienicę na oku, która właśnie jakby czeka też i na ciebie. Okej, no dobra. No to... Ale to... Tylko, że pamiętaj, że ja muszę zarobić dużo albo bardzo dużo. To jest taki wymóg, tak? I najlepiej, żebyśmy zarobili oboje dużo i bardzo dużo. To ja mam wymóg, że muszę się nauczyć dużo albo bardzo dużo, tak? Więc mam nadzieję, że ta współpraca i zarobimy i przy okazji się nauczymy. Okay. Business Rider. A powiedz mi, ciekawi mnie to mieszkanie, na którym ma być tam zysk 140 tysięcy, to skąd ono jest jakby i co to za mieszkanie? Tak, któregoś dnia, była już godzina 22, trochę po 22, kładłem się spać i wziąłem telefon i taki wiesz, ostatnie przeskrolowanie Facebooka, wyłączyć telefon, odłożyć i spać. No i takie ostatnie pociągnięcie palcy po ekranie. Patrzę na naszej grupie absolwentów ogłoszenie sprzed 30 sekund. Sprzedam mieszkanie, odstąpię okazję, Wola, Warszawa, podana cena z metra i parametry. Jak zacząłem te parametry, to kliknąłem od razu w profil tej osoby, wyślij wiadomość, napisałem cześć i wyślij, żeby już czas jakby, żeby ona już widziała moją wiadomość. Kupuję to mieszkanie, rezerwuję od razu, po prostu jak najszybciej. No i ona od razu zaczęła ze mną korespondencję. Okazało się, że właśnie to jest osoba tutaj z Lublina.
jakby chciałem tą osobę tak maksymalnie swoimi wiadomościami zaabsorbować, żeby nawet jeżeli już inni do niej... Tak, ścisnąć, żeby ona już tylko czytała moje wiadomości, żeby już była pewna, że ja to na 100% wezmę, mimo że minęło te 30 sekund od opublikowania wiadomości na grupie. Żeby już po prostu nikt tej okazji... Tak. Od razu byłem wypionowany, już nie myślałem o spaniu i pisałem jak najszybciej. No i nawet po 5 minutach ta osoba pisze mi, ale czy ty na pewno weźmiesz to mieszkanie, bo już też pisze do mnie Daniel Siwiec. Ja mówię, olej gościa, tak, nie odpisuj mu, ja na pewno to mieszkanie tak, wezmę, 100%. Ja pamiętam, też pisałem do niej, dobra, ja też biorę, nie? Bardzo dobra cena, ale a, nie, to już ktoś inny wziął. Tak, ale mówię, jeszcze jak usłyszałem, że Daniel Siwiec też chce kupić to mieszkanie, tym bardziej jeszcze, to mówię, dobra, czyli już jest w ogóle cały audyt zrobiony, due diligence jest od razu ogarnięty, więc tym większa pewność, że jest to dobra okazja. Tak. Tak, no i udało się. Jak ja zobaczyłem parametry, a nie inwestuję dużo w Warszawie, no to... To już nie trzeba było dalej po tych parametrach czytać, tak? Tak. No, ale to już wystarczyło i... No i właśnie 15 listopada odbieram klucze do tego mieszkania. Jakby wiedziałem, że to jest też bardzo dobra okazja. Następnego dnia spotkaliśmy się w połowie drogi między Warszawą a Garwolinem. Zadatek w siatce, umowa napisana na kolanie w gotówce. No i potem tydzień później byliśmy u notariusza, dograliśmy temat, więc czasami nawet takie okazje, samo bycie na grupie. Tak. Szybka reakcja. Trzeba być po prostu czujnym i cały czas wiesz, atakować. Tak? Z różnych źródeł te okazje mogą przychodzić. Tak? Czy z ludzi poznanych na meetingach różnych tak, inwestorskich, czy to z grupy, czy to w ogóle z Facebooka, czy to z inwestora, czy to od znajomych właśnie. Jestem pewny też, że miałem też takiego fizjoterapeutę, takiego Bogusia, który jest moim absolwentem też i on też jakby wykonywał zabiegi i właśnie od tych ludzi rozmawiał z nimi i też od nich kupował mieszkania, tak? Więc to już są różne. Trzeba szukać, trzeba mieć szeroko otwarte oczy. Tak, trzeba szeroko otwarte, wiedzieć co jest okazją, co nie jest okazją i to domykać, tak? Więc bardzo fajnie. No ja żałuję, że tego nie wziąłem, bo wiesz, no ja napisałem parę minut po fakcie, tak? Jak już to już byłeś w zaawansowanych rozmowach. No ale to wiesz, no byłem później, no. No ale to... Następnym razem może się sytuacja odwróci. Tak, to jest tak, że raz na górze. Ale cieszę się, że kupiłeś to, że zarobiłeś, bo to też... Ja wszystkich mieszkań nie kupię, nie jestem w stanie wszystkiego na wszystkim zarobić, także też lubię się dzielić i jakby nie mam z tym problemu, także... Bo sukcesy moich absolwentów też mnie cieszą bardzo, że widzę później takie osoby na różnych wyjazdach, na przykład teraz mam taką trasę na Invest Meetingu, gdzie ja jestem osobiście, to spotykam tych właśnie po 2-3 miesiącach, po pół roku ludzi po szkoleniu i oni mówią, że zrobili 1-2 flipy. Ostatnio spotkałem Kamila, właśnie, który w Warszawie mieszka i kupił mieszkanie pod Warszawą, już nie pamiętam jakiej miejscowości, Mińsk Mazowiecki bodajże, i mówił, że kupił 2 mieszkania bez pieniędzy z kwotą tam jedno za dodatkowo 10, drugie 12 tysięcy i na jednym mu wyszedł zysk 45 tysięcy. Tak? I jakby sfinansował to moim modelem, finansując przez właściciela, więc to tym bardziej, a gdzie też mu wiele osób mówiło, że się nie da i tym bardziej bez pieniędzy zrobić. To jest mega dla mnie coś, co nie można kupić, takiej jakby satysfakcji, takiego czegoś. Ale to wróćmy do rynku i jak ty się teraz zapatrujesz na to, co się będzie działo? Znaczy mówisz o... Tak, o rynku nieruchomości, tak? Czy jakby chciałbyś, biorąc pod uwagę, że te ceny rosną i jakby potencjał do tego, że ceny będą spadały jest bardzo niski, no praktycznie go nie ma, to będziesz bardziej robił, tak jak deweloperkę, pół na pół, bo ja połowę pieniędzy mam we flipach, połowę mam w deweloperce i mniej więcej tak samo jestem zaangażowany tu i tu. Czy raczej byś wolał w ogóle przechodzić w kierunku budowy? No zobaczymy, co powiesz na szkoleniu za miesiąc, jak się spotkamy, czego się tam dowiem, natomiast na pewno chciałbym jednocześnie robić flipy jako taki na razie podstawowy sposób zarabiania pieniędzy. Z drugiej strony budować sobie portfel mieszkań na wynajem i budować majątek, a z trzeciej strony deweloperka, tak? Skoro wszystko tak dobrze idzie i ma dobre perspektywy na najbliższe lata, no to jakby szkoda tracić czas i wszystkie trzy kierunki równo. Tak. Równo pchać do przodu. Adam, powiedz mi na koniec, czego ci mogę życzyć tak naprawdę? Co się ma zdarzyć w przyszłym roku, żebyś był zadowolony? Co się ma zdarzyć? Jeszcze nie planowałem, zostały 2 miesiące. Ale mówię o całym przyszłym roku, tak? O całym roku, bo być może się spotkamy za rok, tak? No, na pewno się spotkamy. Ja mam nadzieję, że po tym szkoleniu deweloperskim za rok się spotkamy, jak będziesz zacząć swoją pierwszą budowę.
No, to myślę, że tak. Na pewno właśnie rozpoczęcie pierwszej budowy jakiejś małej deweloperki. Na pewno zwiększenie ilości flipów i mieszkań w obrocie. No i myślę, że pierwszych trzech, czterech mieszkań z sukcesami w najmie. Żeby budować powoli kapitał. Super, tak. Dziękuję Ci bardzo, że podzieliłeś się swoją historią. Dzięki wielkie. Dzięki. Piąteczka. Cześć.